Dlaczego tak wielu młodych ludzi, wchodząc w swoje dorosłe życie, nie zna podstawowych informacji o Unii Europejskiej? Dlaczego nie interesuje nas przyszłość Zjednoczonej Europy? Pewnie odpowiedzi na to pytanie jest wiele, ale zastanówmy się nad tą najprostszą, najbardziej banalną. Bo dla nas, dla ludzi młodych, Unia po prostu nie jest ciekawa. I nie. Nie chodzi o to, że Unia Europejska nie ma oferty dla młodzieży. Chodzi o to, że my, żyjący w czasach, kiedy o nic nie musimy walczyć, niczego nie musimy budować i o nic nie musimy się starać, nie znamy świata bez Unii. Nie musimy mieć wobec niej żadnych refleksji. Nie musimy się starać, nie musimy się nią interesować, bo nikt nas nią nie zainteresował. Tak rzadko zaprasza się nas, młodych, do rozmowy o przyszłości Unii Europejskiej. Tak niewielu z nas tak naprawdę czuje za nią odpowiedzialność. Większość z nas nie rozumie idei Zjednoczonej Europy. Nie rozumie mechanizmów jej funkcjonowania. Czasem nie potrafimy nawet wymienić państw członkowskich Unii. Ostre słowa? Opinia? Być może. Ale jeżeli teraz, w wieku szkolnym, tak niewielu z nas interesuje się Unią Europejską, to jak w przyszłości mamy decydować o jej losach? Uczcie nas o Zjednoczonej Europie. Uczcie nas w szacunku do wartości unijnych. Rozmawiajcie z nami o Unii Europejskiej. Zainteresujcie nas Unią Europejską. Pomóżcie nam zrozumieć ten wielki projekt. Niech on nie będzie już taki odległy, taki nie nasz. Pozwólcie nam być częścią europejskiej wspólnoty. Pokażcie, jak o nią dbać, jak ją rozwijać, jak ją szanować. To jest nasz apel. Apel ludzi młodych. Apelujemy do wszystkich, którzy mają wpływ na sprawy Unii Europejskiej. Jesteśmy przyszłością naszych krajów, przyszłością Europy. Zwróćcie uwagę na młodzież, zanim będzie za późno.